Żołnierz pobity przez czarnoskórych nastolatków. Nagranie. W zeszłym tygodniu przedstawiliśmy wam historię weterana wojennego, który został napadnięty przed McDonaldem w Waszyngtonie. Chris Marquez nie odpowiedział wcześniej na zaczepki nastolatków i ci oskarżyli go o rasizm. Po tym, jak został pobity, został też okradziony. Marquez został zabrany do szpitala. Policja zdołała już zidentyfikować dwóch z trzech nastolatków, którzy brali udział w tym ataku.